Dzień dobry. Okej, ała. Co się tutaj podziało w naszej barze? Nie pokazywać na odcinkach i na live'ie. Okej. Całe trzy itemki Yoshiego. Śmianie się z Yoshiego zawsze w cenie, co nie? Tutaj jest kaktusiarka, tutaj są skrzynki, okej. Tutaj wrzucamy węgiel, tutaj wrzucamy co smażymy, okej. Taka ładna jest ta baza nasza. Zamknij wodę, dwa kliknij, trzy zabij pająka, cztery walić paczola. Spływ pająków, on off. Okej. Ciekawe to jest. Bierzmy lapis lazuli i będziemy enchantować sobie secik, słuchajcie. Wszyscy biegają w full setach, a ja jako jedyny jeszcze tutaj nie odziany. Arrow of slowness, o mój Boże. Bremu wczoraj sklepał czerwonych. Tak jest! Dobra robota, Bremu. Wczoraj sklepał dwa razy Yoshiego, bo czerwoni zabili Evrona i... Bardzo dobrze! Bremu, ty jesteś z magistrem MVP tej drużyny. Oglądacie czerwonych? Czy ich baza jest tak zajście ogarnięta jak nasza? Bo nasza baza to jest najpiękniejsza jedna z rzeczy, których widziałem. Piękna jest. Generalnie to wczoraj Torek i Evron poszli do bazy czerwonych, po czym czerwoni zaczęli ich gonić i ich zabili. Po czym zieloni poszli do bazy czerwonych i zabili dwa razy Yoshiego, żeby było porówno. No i słusznie. Ja się zgadzam. Dobra, jaki będzie enchantik, czat? O! 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 Proszę! Bóg enchantowania, co nie? Mają bazę większą, rozmiar to nie wszystko. Czerwoni płacą, że zieloni rozbudowują się na powierzchni tylko pod ziemią, a ktoś zabronił? Na powierzchni my budujemy ładne zameczki, ładne budynki i tak dalej. Pod ziemią my budujemy całą resztę. Punkty 15, czerwoni punkty 0. To wszystko mówi, moi mili. Powiem wam tak, słuchajcie, Agu i Zio to jest jeden z najlepszych nabytków w tej drużynie. W sensie wszyscy są zaistymi nabytkami, oprócz mnie i Evrona, gdzie my z Evronem nic nie robimy, to znaczy Evron pewnie robi coś, tylko ja o tym nie wiem, ale ja nic nie robię, ale Agu i Zio zaiście budują. Nitashi ogarnia wszystko, buduje inne rzeczy. Magister jest pod strachem Bremu. Cyk, cyk, cyk. Wszystko niszczy, wszystko to rozwala, wszystkich w ogóle podchodzą, to on parkour. Pyk, 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 pyk. Coś zbudować to pu, 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 pu. Coś zaatakować tu, tu, tu. No największy fighter na kwadratowej masakrze, słuchajcie. No my mamy taki, słuchajcie, team tutaj, że ja tutaj nic nie robiąc i moja drużyna grając beze mnie, to i tak wygrywają. Ja to jestem takim supportem, że ja przychodzę i nawet wardów nie stałem i wszystko jest spoko, co nie? Evron ogarnął farmę pszczół. No właśnie, no właśnie. Ja śmietnik zrobiłem. Mogę się wyrzucić i całą drużynę czerwonych też mogę tam wyrzucić. Wczoraj Junior wpuścił Paczola do waszej bazy, a następnie Paczol wpuścił Juniora do ich bazy. A to całkiem miłe to jest. Problem taki, że Jawor z Juniorem zaczął się klepać. Czy ta papuga ma wściekliznę? Jawor, ja słyszałem, że ty Juniora bijesz. Jak ty chyba wściekliznę masz. Co mi czat pisze? Aż mi wstyd. Taka miła papuga zawsze drzwi otwiera, a tu bije starego youtubera, co pamięta jeszcze gwiazdki. No nieładnie. Przyszedł pan administrator z zielonej drużyny. No ale to od razu trzeba siłą. Panie Jaworze, widzisz, mędziu. Bo z tobą to bym najpierw pogadał. O, i miło. To jak tacy mili i otwarci, to może sąsiedzka wizyta. Pokojowa. Torek wszedł i wyszedł, proszę bardzo, tylko zobaczył. Wbijemy im do bazy, nauczymy się ich bazy na pamięć, co nie? Screenshoty oczami porobię. I wszystko będę miał zapamiętane i później się ich rozwali Redstone'em, co nie? To musi z liderem pogadać. Lider zajęty człowiek. Kim ja jestem? Muszę mu głowę zawracać. Ja tylko chciałem z papużym przyjacielem jego gniazdo odwiedzić. No papuzi akurat też zajęty. Rozumiem. To nie sobie a to pierwszemu bym dał, ale czasu aktualnie nie mam, więc ci go nie dam. Screenshot. Zobaczymy, czy się wywiążesz z tych słów. Protection 4! Protection 4 bez unbreakingu. No boli niestety, ale jest Protection 4 przynajmniej. Proszę, proszę, proszę. Tak czerwonych będziemy wysyłać. Proszę bardzo, pajączki szans nie mają. Mandziu, daj mi swoją głowę. Tego się nie dostaje po prostu. To ci zrobię farmę krów. A to widać brak znajomości mnie. Gawro mnie tak nie złapie. Ty teraz myślisz, że Mandzia zabić, to co to za problem? A ty zobaczysz, jak Mandzia się wyenchantuje, Gawronie. Jak ty nie będziesz wiedział, który jest dzień tygodnia, jak ja enchanty sobie zrobię. E, Torek, jak Evrona nie ma, to można ciebie też wynająć na streamy jako towarzysza. To nie jest tania usługa. Płacę dwa diamenty. Jest, jest. Jest. Dzień dobry. Jesteś. Witam, dzień dobry. Witam, witam. Co tam? Nie grałem na tym serwerze 50 dni. Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. To ja jestem najgorszą osobą, kogo można się zapytać, co się dzieje. Bo również nie grałeś na tym serwerze 50 dni? Nie, nie, nie. Ja grałem, ale budowałem, także... Czy mogę ci, Torek, jakkolwiek pomóc, żeby się czuć, wiesz, po tym, jak ja tutaj tak mało gram, że chociaż jak mało gram, to że komukolwiek się przydaje? Mówię to samo, Rom. Ja tu nie grałem, tam coś sobie budowałem i nagle Nitashi. Torek, mógłbyś tam
wykończyć jedną rzecz. Pewnie, nie ma problemu, już lepiej. Tak, u mnie też automatyczna odpowiedź. Ktokolwiek zielonych mnie o coś prosi, tak, już to robię, czy mogę ci pomóc jeszcze z czymś? Nie piszcie Evronowi, że Torek był u mnie na streamie, bo będą mieli ciche dni później. Czekaj, chodź, dam ci dwa diaksy, które wziąłem z naszej skrzynki drużynowej. Ale to bez sensu, bo je tam włożę z powrotem. Obiecałem dwa diaksy, to obiecałem, to idę ci je przynieść. Co ty tutaj budujesz w ogóle? O. Tylko zastanawiam się, co tu można jeszcze dodać, bo tak pusto jest. Z jednej strony jest ta rura, gdzie ta woda sobie wypływa. Myślałem, żeby rzeczkę zrobić naokoło tych bikonów. Wczoraj w ogóle, jakie dymy były. Boże, no powiedz mi, jakie były wczoraj dymy, bo ja mam dużo sprzecznych wersji z czatu. Mam wersję prawdziwą, gdzie mi piszą, jak to się podoczyło naprawdę, a później przychodzą chłapy od czerwonych i myślą, że uwierzę, że to my prowokowaliśmy i tak dalej, co ja wiem, że to nie jest prawda. Byłem z Evronem, dosyć niezaskakujący początek, ale byłem z Evronem i poszliśmy na wycieczkę do czerwonych. Pomyśleliśmy, o, zobaczymy, co robią. Było tam, nie wiem, z trzech i był SKKF, tam Jawór był i Patrol był. No i poszliśmy i zaczęli nas gonić. Czy Evron nie odwalił żadnej głupoty, żeby dać im powód do gonienia? Nie no, byliśmy na ich terenie, także i zaczęliśmy uciekać, więc jakby, wiesz, jak przed policją zaczynasz uciekać, nawet jak nic nie zrobiłeś... To zaczyna strzelać, wiem, dlatego w Stanach dużo ludzi ginie. Tak się potoczyło, że ja uciekłem, a Evron zabili. Evron zaczął mnie wyzywać, że mu nie pomógł. No, standard. Nic nowego. No więc Evron powiedział, Torek, idziemy z odsieczą. W sensie idziemy na rewanż. No i poszliśmy. No i spotkaliśmy SKKF-a i powiedzieliśmy, że sojusz, że jakby, że się nie bijemy, że chcemy... No i to jest problem, powinniście go naklepać tak, żeby się spłakał. Koniec historii jest taki, że jedna osoba się spłakała. To Yoshi. Ale dlaczego od razu Yoshi? No Boże, no może tak. No bo jedyna inna osoba to jest Jawor. No i poszliśmy. Wszystko było w porządku, ze SKKF-em tam ja zacząłem gadać na privie, żeby może coś ciekawiej zrobić ten. Może jakaś, wiesz, PVP tutaj, ale wiesz, wszystko w takich warunkach takich, wiesz, kontrolowanych. Ustalonych, rozumiem. Tylko ja zapomniałem Evronowi powiedzieć, że to są kontrolowane warunki. To znaczy, nawet jakbyś no i... Evronowi na priwa napisał, to i tak pewnie by nie zauważył. Więc ja zacząłem się bić z KKF-em, a zanim Evron przybiegł, żeby mi pomóc szlachetnie, no to ja już nie żyłem. I Evron uciekł. I Evron oczywiście nie wiedział, że ja mówiłem się z KKF-em, a ja nie powiedziałem. No i Bremu to zobaczył na czacie i powiedział, dobra chłopaki, koniec tego, idziemy na czerwonych. Ja akurat powiedziałem, dobra, to wyjdźcie, ja se pobuduję. Evron z Bremem poszli, no i czekali u nich, a oni się schowali w bazie u siebie tam w podziemiach, także nie było ich kompletnie widać. I nikt nie... Przepraszam, czy oni też mają bazę w podziemiach? Bo ja się pytam, ponieważ mi pół czatu płakało, że... Przestańcie być jak kretyn, nie schodź w podziemiach, bo czerwonym się to nie podoba. I teraz jak mi mówisz, że czerwoni też mają bazę w podziemiach, to wychodzi mi standardowa czerwona hipokryzja, co nie? Ale jak wszyscy wiemy, czerwony to jest generalnie kolor hipokryzji, więc nic nowego. Ale Bremu pomyślał, że będzie kampił na nich przy wyjściu. I wszystko było w porządku, nagle wchodzi Yoshi i nic nieświadomy, co się dzieje na serwerze, zaczyna sobie biec, tak wiesz, biec sobie przez swoją bazę, nie? Jak tylko Bremu go zobaczył, to wziął mu i naklepał, nie? A okazało się, że to było chyba jedno z ostatnich żyć. On dostał bana, tak mi się wydaje, ale ktoś mu oddał tam z czerwonych życie, żeby on mógł wrócić na serwer. On wrócił, napisał, że jeżeli jesteście tacy ludzie z honorem, to zabijcie mnie jeszcze raz. Najlepiej będzie, jak mnie zabijecie, jak znowu nie będę miał itemku. I co Bremu zrobił? Zabił go, mam nadzieję. Wziął i go zabił, no. Powiem tak, no też bym go zabił. No, skończyło się tak, że Yoshi napisał parę, no, niemiłych słów. Na końcu zakończył swoje zdanie essa i wyszedł. Aha, drużynie czerwonych nadal się problemy rozwiązuje za pomocą dojrzałej dyskusji z argumentami. A zieloni się spłakali o coś, czy się nie spłakali? Nie, oni to tyle. A to bez wstydu. To się nie liczy, kto rozpoczął konflikt i tego, tylko kto się spłakał. Potem jeszcze Yoshi chciał, żebyśmy oddali temki, które mu ukradliśmy. Chociaż ja napisałem wtedy, że to jest bardziej łup, jeżeli kogoś zabiłeś i zebrałeś jego itemki, to nie jest... No tak. Jeżeli chodzi bardziej w ogóle o kolekcjonowanie itemków, to ja przypominam, że Magister z Bremem biorą wszystkie itemy i wyrzucają na ziemię i jest 5 minut na odzyskanie ich. W momencie, kiedy kogoś zabił... Narrator, narrates chat. O nie! Narrator, OFF. Musiałem to wyłączyć, bo mi tego narratora na czacie napisali, żebym włączył, kliknąłem Ctrl plus B stojąc przy pająkach i mi komputer wybuchł. Torek, ja mam pomysł, może dojedziemy ich tak. Zobacz, jesteśmy we dwójkę. Pa, już się uciekł, już się boi. Pa, wrócił, bo na klepet. Stream snipe, dowód. Oni się nie spodziewają, że we dwójkę jesteśmy tacy szaleni, żeby ich zaatakować, zatem przegrają. Boże, ich jest czterech, no co ty? No właśnie się tego nie spodziewają. Ej, ale ja się słyszałem, że ty Jimmy się z nimi pokłócił i za Kubojda wyleciał. To jeżeli on wyleciał za Kubojda sobie zrobić domek, to można mu zrobić tam, gdzie się wylogował, wszystkie pułapki z TNT. Zaloguje się, to się wysadzi i straci życie. I czerwoni, proszę bardzo. I Jimmy się nie pokłócił, tylko ich baza była na brzydkiej pustyni. No, ja się akurat z Jimmy zgadzam tutaj. Nie, no możemy się przejść tam, jak chcesz. O, powiem tak, idziemy w pokojowym zamiarze, jak zaczną nas klepać bez powodu, to wtedy spuszczamy Brema.
O, banknot o wartości 225 dolarów. Kogo to jest ładny dom? Czy to jest dom ekipy zielonych? Nie, dom Nitashi oczywiście. Już miałem nadzieję, że mamy własny dom ekipy. No dobra, Torek, jeszcze jedną rzecz, zanim wyruszymy. Chcę zobaczyć ostatni widok w tej bazie. Pokaż mi pszczółki, które zrobił Ebro. One są absolutnym pogiem. No, tutaj ja zacząłem drzewo takie budować, gdzie będzie domek na tym drzewie i tak dalej. Okej, okay, fajnie. Ale to jeszcze z czasem, a pszczółki są tutaj. Czyli widzę, że generalnie już taki etap budowania swoich własnych baz i domków troszeczkę jest otwarty, tak? Jest troszeczkę otwarty. Okej, okay. Panie dzieju, boję się pszczół strasznie, ale no taki pszczółek to nawet ja się nie boję. No ja tutaj widzę, że to profesjonalnie zrobione, no te lata robienia pułapek chyba się opłaciły wreszcie. No dużo jest tych pszczółek i one są mega efektywne. Mamy jeszcze jakieś sensowne zastosowanie tego miodu, czy cały czas nie mamy? Nie no, można bloki robić, potem te bloki miodu, gdzie można fajne pułapki robić z tymi blokami, bo możesz je łączyć razem, one się nie stykają do slime bloku i można je obok siebie stawiać. Kliknij na nie. Torek, co się stanie, jak na nie kliknę? Nie klikaj na nie. Czyli rozumiem, że to była dobra decyzja, że się ciebie zapytałem. Bo jak jedną uderzysz, to ona się zrobi czerwona i wszystkie się na ciebie rzucą. I dosyć szybko zabijają, także... O nie! Wypuściłeś jedną! O, dobra, wybrała wolność. Nie, no mordo, ale naprawdę, ona odlatuje tak szybko i tak daleko, jak się tylko da. Pa, chcę jednak zostać, chcę jednak tutaj zamieszkać. O, grzeszna pszczółka, no. Jeszcze raz wyjdzie z tego obozu, to twoja rodzina pożałuje. Nie, pszczółko. Pszczółko, przepraszam, chodziło mi o rodzinę os, nie pszczółek, o rodzinę os, sorry, pomyliło mi się, nie lubię os. Jeszcze raz uciekniesz, naprawdę. Wszystkie no przestań, no i nie widzisz, co zrobiłem. No, żartowałem, to był żart, na żartach się nie zrasz. Tylko spróbuj. Nie, no. To była mechaniczna szczółka od czerwonych. Też mi się tak wydaje. A nie szybciej byłoby portalem do Netheru? A, ja wolę nie wchodzić do Netheru. No czat, no co piszecie tego, że D? No, kurde, pszczółka się... Sprowokowała nas, okej? Okay? To była samoobrona, słuchajcie. O nie, buraczek bił. Mamy już pograne, Torek. Burak to widział. Dlaczego? Burak, to nie jest tak, że był on jakimś agentem polskim, że służby bezpieczeństwa czy coś, albo wojsko, albo policja. Nie, Burak jest pszczelarzem po prostu. Są takie nawet zawody organizowane pszczelarskie, gdzie pszczelarze się biją za pomocą szermierek ze sobą. Szermierka się to nazywa. To Burak jest właśnie takim pszczelarzem, który walczy o dobro pszczół właśnie. Jaka brednia, zapytaj się go. Czy chcesz naprawdę, żebym się teraz zapytał Buraka, czy jest pszczelarzem? Nie wierzysz mi, to się zapytaj u źródła. Jaki mam interes w tym, żeby ci kłamać, słuchaj. Ja się zastanawiam, dlaczego pszczelarze cały czas walczą ze sobą, ale no to jest konflikt, który długo jeszcze będzie nierozwiązany. Chyba czerwoni będą musieli zrobić inspekcję, bo zwierząt, bo ciągle pszczoły żyją w stresie. Ich sami gracze żyją w stresie i co? Nikt im tam inspekcji nie robi. Bremu nie zrobił inspekcję, wyszło tak, że trzeba było wszystko ubić. Widzisz te delfiny, co one robią? Stara legenda głosi tak, że delfiny podążają tylko za tymi, którzy mają serce czyste. Dlatego Yoshi uważa, że delfiny nie istnieją. Dwa życia. Ty, Torek, jak masz wszystkie? Czy jedno straciłeś? Jedno tylko. Pierwsze życie, które straciłem, to było oczywiście przez Ebronę, który mnie zrzucił z tego drzewa, co budowałem. I myślał, że mam Fedrę Folinka, okazało się, nie mam. A drugi raz to było od właśnie czerwonych. Ty wiesz o tym, że Burak ma złote AK-47? No tak. No to to jest międzynarodowa broń pszczelarzy. Myślisz, dlaczego jest to złote? A, bo jak miło. No tak, o, jesteśmy u nich. Oni są tak blisko nas? Przyszliśmy tutaj pokojowo tak długo, jak czegoś się nie udało ukraść. Wiesz, może jest jakaś nieosłonięta skrzynka gdzieś, bo na czym polega ten rozejm i sojusz? Że oni mogą mnie klepać, ale nie muszą, tak? Tak, to jest mniej więcej taki. A ja mogę ich okraść, ale nie muszę. Tak. Okej. Okay. Powiem tak, wybrali najbrzydszy teren na świecie, ale samo w sobie to nie wygląda brzydko, to co tutaj mają. Ale teren wybrali sobie najbrzydszy, jaki jest. W ogóle ja myślę, że te pandy są smutne. Czy możemy coś z nimi zrobić? Na przykład, nie wiem, zabrać je do siebie? O, tutaj jest skrzyneczka. 34 logów, nic takiego ważnego. To znaczy wezmę. No słuchaj, jak dają, to biorę, no co mam powiedzieć? Czy oni nie zamknęli czegoś? Dokładnie tam chciałem iść. Co, sparkurowałeś tutaj po prostu? No dobra, Jezu, ciężko jest z taką grawitacją. I co ja tu znalazłem, stary? Znaczy nie wiem, czy tam coś jest, ale... Potencjalnie może być. Otwórz. Trapdory nie można, nie blokują się. Tutaj pszczółki oni będą mieć. Nie no, jakby nic nie było, to by drabiny chyba nie budowali. No właśnie, to jest drużyna czerwona i myślę, że trochę ich przeceniasz tutaj, Torek. Powiem ci tak, Torek, nie warto jest wchodzić. Niczego tutaj nie ma. Pytanie, czy oni jeszcze jakiś wejść takich nie pozostawiali głupich, o których nie pomyśleli, że to może być wejście, co nie? Tam wejście, no to...
No to raczej zgaduję, że tam jest tak zakoblowane, że tego, to znaczy... Znaczy, z drugiej strony to są czerwoni. Pa, pa, pa! Niki, ich są na dole. Jak myślisz, czy mają takie mechanizmy z drzwiami jak my? Znaczy, domyślam się, że coś tam jest na dole, nie? Co myślisz, zakoblowaliby wyjście? No jak chcesz, to sprawdź, nie? Ja setem nie będę schodził, ale... No ja nie, absolutnie, bo nawet mi do głowy nie przyszło, żeby cię o to poprosić. Nie. Enderperły nie ma żadnej ekwipunku, co nie? Nie. Chociaż to jest pustynia, patrz, i jest noc. Przejdźmy się po enderperły. Mam jedną enderperłę. To ja nie wiem, czy jedna wystarczy na ucieczkę. Ale już się i tak dzień robię, to już nie będzie Endermanu. Może jeszcze coś znajdziemy. Torek, goście są, wyszli. Aaaa! Czy cię nie zauważył? Nie, bo on się patrzy w dół. Chociaż, no, skoro on nas nie widział, to może, wiesz... Dobra, wiesz co... Jolo. Nie widzę murowania nigdzie, Torek. Nie widzę murowania! Tutaj mają być zwierzęta, ale jeszcze żadnych nie ma. Wbijam do pokoju Jawora. Wszystko okoblowane, wszystkie skrzynki. Jakbyś dał mi enderperłę, mógłbym wbić do farmy jedzenia ich. Ludzie piszą, że to jest stara baza i że tutaj nie ma nic ważnego. Trochę jest mi przykro. Może warto wyjść stamtąd, zaczaić się stary przy wyjściu tym drugim, w tym co jest w ratuszu. I jak Zacha będzie tam wchodził, to wskoczyć po prostu zaraz za nim. Dobra, tutaj nic nie ma, idę na górę. Wyjść nie murują. Masz wiaderko z wodą? Nie mam. O Jezu, bo oni się prankują tutaj przecież. No dobra, zobaczymy, czy zdechnę od tego. Czy jak tam zejdę. Czekaj, jest woda, dobrze. Czekaj, Hadesiak sobie pływa na łódce. Czekaj, schowam im się. Za schodami się schowałem, na shifcie jestem. Czyli tam w ogóle nie zamknęli tego przejścia. Ty, chcemy sklewać Hadesiaka? No w sumie można, ja nie wiem, czy mamy jego głowę. Ale zobacz, czy można wyjść normalnie stamtąd. Można, jest normalnie wyjście, jest normalnie woda. Jesteś pewien, absolutnie. No wydaje mi się, że tak, nie jest zamurowane. Są normalnie tabliczki, normalnie wszystko. Czekaj, podjeżdża do mnie! Jest tak blisko mnie. O nie! Okej, odjeżdża, ów. Zacha do ciebie idzie. Ja jestem na dachu stary ratusza i widzę, że wszedł właśnie do ratusza. Dobra, to ja na shiftie pod schodami. Nie złapie mnie chłopak, jak mnie złapie, szybka enderperła, złote jabłko w łapie i uciekam. Schodzi na dół. O nie. Zauważył mnie. Aaaa! Czekaj! Tak, uciekamy! Live 5 patrzyłem i nie zauważył. Czekaj. Jestem na ratuszu jak coś. Dobra. Ja tylko na shifcie się schowałem tutaj w rogu i już mnie nie zauważył. Szukają, rozglądają się. Nie wiedzą, że na balkonie po prostu jestem. Ja też na shifcie, czekaj, na dachu schowałem się. O, jest na piętro. O Boże, wychodzę, wyjdą na dach. Wyszli na balkon się oglądać, co nie? Buraczek left the game, o nie, ze szału próbują, nie trafią. Ty, Torek, teraz ty mógłbyś wejść do nich pod ziemię, skoro wszyscy weszli. To byłby dobry bait! Ale movement to oni mają beznadziejnym. Na movement to oni nie mają szans ze mną, Torek. Nie to Bremu tutaj uczył w 2012, Mandziu. Movement, jak uciekasz przed przeciwnikiem, to jest taki, że nie uciekasz, tylko biegniesz dalej, biegniesz do przodu. Goni mnie Hadesiak na łódce! Dogania, zaraz będzie klepał. Czyli to zobacz, w jakiej jest tej sytuacji. On nie ma w ogóle niczego, żeby mnie bić oprócz miecza. Nie wiem, czy chce mnie bić, bo teraz jemy. Goni mnie większa ilość osób. To spróbuj, stary, gdzieś na przykład, nie wiem, może rzucić tą perełkę gdzieś dalej i po prostu jak się przedeportujesz, to oni cię zgubią, jak zaczniesz gdzieś. Powiem ci tak, rzuciłem ją gdziekolwiek i to nie było bardzo gdziekolwiek, ale jestem po takim terenie, gdzie się bardzo ciężko chodzi, bo jestem na śniegu. O, próbuję strzelać we mnie. Dobra, wiesz co? Disconnect. Lognąłem. Oni mnie tutaj obudują na tym pewnie. Dobra, zobaczę, czy mnie tutaj na mnie kampią. Myślisz, że kampią? Jak zginę, no to nic nie stracę. Stracę 27 level tylko. Czekaj. Czekali po prostu czekali. Uciekam dalej. Antilogauta mi zrobili śnieżkami. Patrz, jacy tego. Powiem ci tak, oni mnie dowalą. Nie mam jak uciekać w ogóle, jak. Mają moją głowę. Ale dobrze, zabili mnie. Teraz możemy ich docisnąć, bo mamy pozwolenie, bo mnie zabili teraz. Wolę stracić życie i sobie odkupić, aniżeli być od Pussy Gamingu tutaj nazywanym. Jak oni obudowują kolesia w żelaznym secie, to widzę, że tutaj mocny tryhard leci. Itemy w skrzyni jak coś. Dlaczego naszego portalu nie ma? Ej, znowu zniszczyli nam portal w Netherze. Który to już raz? Zacha zniszczył, no ale ustalaliśmy, że tego nie niszczymy. Czemu Zacha nie potrafi tego zrozumieć? Mam mu w Swahili to powiedzieć? Pobiegnę na piechotę w środku nocy, no trudno. Grzechy na wojnie rozliczają zwycięzcy. Zostanie zapamiętane, jak został potraktowany niewinny śmieszek zawadiaka robiący rzeczy dla atencji na streamie. Złapany, okoblowany, strzałami poniszczony, mimo żelaznej zbroi. Teraz widzę, że głupio zrobiłem, bo ten śmieszny biom jest dosłownie niedaleko naszej bazy. Zabili mnie, bo chodziłem po ich bazie i szukaliśmy tam czegoś do okradnięcia, zatem mieli dobry powód, żeby mnie zabić. Mogę być salty o to, że zginąłem. Specjalnie poszedłem i tak z takimi itemami, że jak zginę, to żeby to nie bolało za mocno. Dobra, Torek, to była piękna misja. Ja bym to szczerze, ja bym to powtórzył. Dobra, Torek. Dzięki, bo ja będę musiał uciekać. Wielkie. Słyszymy się w niedzielę. Jak najbardziej. Disconnect. Eluwina. Żegnam.